Po pierwsze, to, co jest dobre w tej chwili w Polsce, to jest to, że od tego roku mamy pełen program dostępności zarówno nivolumabu, jak i pembrolizumabu i ipilimumabu, czyli mamy właściwie trzy podstawowe leki, które są zarejestrowane u chorych na czerniaki dostępne. Oczywiście to są leki, które działają około połowy chorych, ale jak działają, to działają bardzo długo, więc to jest ten sukces, o którym już wiemy i który polscy pacjenci korzystają na co dzień. My sprawdzaliśmy już polskie dane. Te polskie dane wyglądają dokładnie tak jak z badań klinicznych. Nie mamy oczywiście jeszcze tak długich obserwacji jak z badań klinicznych, ale teraz już wiemy z pierwszych badań, że 5 lat przeżywa ponad 35% chorych, czyli ponad 1/3, kiedyś przeżywało 2-3%, więc to jest niebywały postęp ostatnich lat. Oczywiście chcemy więcej. W związku z tym prowadzimy badania kliniczne nad łączeniem różnych rodzajów immunoterapii, na przykład immunoterapii doguzowej razem z immunoterapią właśnie inhibitorami punktów kontrolnych układu immunologicznego. I te badania będą trwały. Centrum Onkologii Instytut jest absolutnie dąży do tego, żeby wszystkie istotne badania kliniczne w Polsce miały miejsce. Ale to, co myślę, jest najbliższe miesiące przyniosą, a na pewno też najbliższy rok, ale już po ESMO będziemy wiedzieć więcej, to jest to, że immunoterapia prawdopodobnie przejdzie również do leczenia uzupełniającego i na Warsaw Skin Cancer Conference będziemy między innymi o tym rozmawiać, dlatego że na ESMO będą wyniki leczenia uzupełniającego za pomocą nivolumabu w porównaniu z ipilimumabem po resekcji u chorych o wysokim ryzyku. To oznacza, że być może w ogóle nie będziemy mieć u części chorych, u których mieliśmy wcześniej rozsiew choroby, bo wcześniej podamy immunoterapię, żeby w ogóle zapobiec przerzutom odległym. To jest to, o co nam chodzi, dlatego że w określonym czasie możemy doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć liczbę przerzutów, czyli wyleczyć chorego. I mnie jako chirurgowi, onkologowi na tym najbardziej zależy, gdyż leczenie radykalne jest tym, co jest klucz leczenia onkologicznego. Co więcej, immunoterapia, ale również leczenie ukierunkowane molekularnie w ogóle wejdzie do arsenału prawdopodobnie leczenia okołooperacyjnego. Już podczas ASCO też pojawiły się nowe prace pokazujące również to, że przedoperacyjne podanie niektórych leków może ułatwiać resekcję, czyli wycięcie czerniaka, ale również wydłużać przeżycia. Takie prace, była niewielkie badania na razie drugiej fazy, jak na przykład z MD Anderson, czy z grupy holenderskiej. I to też jest przyszłość. Uważam, neoadjuwant i adjuwant to jest to, co w czerniaku będzie najbardziej interesujące w ciągu najbliższych 2 lat. Mamy w tej chwili 2 badania kliniczne. Podpisujemy 4 następne umowy. Na razie mamy płuco i czerniaka, ale będą inne nowotwory lite. Wczoraj również profesor Wyrwicz otwierał jedno z badań dotyczące raka odbytnicy. W związku z tym to portfolio badań w Polsce naprawdę się poszerza i je realizujemy. Mimo że jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym etapie, bo część personelu jeszcze się szkoli, ale my już działamy.